firmą Permit ściśle jest związany inspektor wojewódzki zatrudniony w tym urzędzie. Firma Permit reklamuje się, pokazuje na swojej stronie wizerunek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To jasny sygnał, mamy wpływy, możemy załatwić. Zresztą firma Permit reklamuje się w ten sposób, że załatwimy sprawę w możliwie najszybszym terminie. Wojewódzki inspektor w tej sytuacji nie odsunął się od wykonywania obowiązków w wydziale, nie poprosił o przeniesienie do innego wydziału. Jednocześnie nikt też go nie przesunął do innych obowiązków. To oznacza oczywisty konflikt interesów. Nikt nie reagował na sytuację, jak się okazało z pisma sygnału wewnętrznie znaną. Firma Permit działa wyłącznie w internecie. Podany kontakt telefoniczny obsługuje być może jeszcze mężczyzna, wykluczający możliwość kontaktu osobistego. Na stronie firmy Permit nie znajdziecie ani jednego nazwiska, które by firmowało jej działalność. Firma Permit, tak jak powiedziałem, promuje się wizerunkiem Urzędu Wojewódzkiego. Nikt też nie zareagował na taką sytuację. Sprawa by nie wyszła, gdyby nie kampania wyborcza i informacja od sygnalistów. Również uważam, że dzisiejszy termin kontroli bardzo trudny, bo to finał kampanii jest konieczny, dlatego że obawiam się zamiecenia sprawy pod dywan. Oczywistym jest pytanie, czy wojewoda Kłosowski o tym wszystkim wiedział. A jeżeli wiedział, to dlaczego nic z tym nie zrobił? Idę sprawdzić legalność działania firmy Permit. W ogóle skalę pośrednictwa, być może jest wiele innych firm, które pośredniczą w załatwianiu spraw dotyczących cudzoziemców, legalizacji pobytu i pozwolenia na pracę. Co w praktyce oznaczało załatwianie sprawy w możliwie najszybszym terminie. Dalej, czy wystąpił, ewentualnie jaki był zakres czerpania osobistych korzyści indywidualnych przez inspektora wojewódzkiego. Dalej, w jakim zakresie naruszało to regulacje wewnętrzne oraz przepisy prawa. No i oczywiście, czy sytuacja wypełnia przesłanki przestępstwa urzędniczego. Gdyby tak się zdarzyło, no to w tym momencie oczywiście stosowne organy ścigania zostaną powiadomione. Chcę również powiedzieć, że jestem członkiem Rady Służby Publicznej, 9-osobowej rady, która działa, jest organem doradczym premiera, jest w ścisłej współpracy z szefem służby cywilnej. Zawiadomię szefa służby cywilnej o tego typu nieprawidłowościach i zawnioskuję o to, aby przeprowadzić kontrolę we wszystkich urzędach wojewódzkich dotyczącą właśnie tej sytuacji, przedłużających się działań związanych z wydawaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, legalizacji pobytu oraz to, czy istnieje zwyczaj pośredniczenia, czy istnieją firmy pośredniczące i czy cały ten proces jest objęty osłoną antykorupcyjną.